Pani Magdo, w tym roku soundtrack po raz szósty się będzie odbywał. Na jakie atrakcje możemy liczyć? Atrakcje. Pierwszą atrakcją jest koncert tutaj na Farnej, inaugurujący festiwal. Będą również dwie projekcje filmowe w Miejskim Domu Kultury, film Mamma Mia oraz film Blues Brothers. Dwa etapy eliminacji uczestników, które są również otwarte dla publiczności oraz niedzielny koncert o 17:00, koncert galowy z udziałem Antonego Floyda. Zaszczyci nas również swoją obecnością pani Grażyna Łobaszewska, może nawet zaśpiewa na koncercie galowym. Wszystkie imprezy są oczywiście darmowe, tak? Dla mieszkańców Łomży, dla przyjezdnych. Tak, na wszystkie imprezy zawsze tak było, że na wszystkie imprezy soundtracku wstęp był wolny. Być może dlatego też było dużo publiczności. Czy w Pani ocenie soundtrack rozwija się z roku na rok, ma coraz wyższy poziom i jednocześnie cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych wokalistów z całej Polski? Tutaj jesteśmy na Farnej, ale nie mamy jeszcze wszystkich uczestników, ponieważ dojeżdżają do nas. Myślę, że w tym roku będzie najwyższy poziom festiwalu jakikolwiek był, ponieważ jadą laureaci szans na sukces. Będą śpiewali ludzie, którzy na co dzień występują i są aktorami na przykład Teatru Muzycznego Roma, ludzie po bardzo wielu sukcesach, jak również wokaliści, którzy startowali w Krajowym Festiwalu w Opolu w koncercie debiutów i to z dużym sukcesem. Czyli to oznacza, że tak naprawdę festiwal, którego pani jest założycielką, matką, można powiedzieć, zyskuje renomę, skoro tak znani ludzie też w jakiś sposób starający się utorować sobie drogę do kariery przyjeżdżają do Łomży. No myślę, że tak. Wrocław, Warszawa, Lublin, Katowice, Toruń, Bydgoszcz i wiele, wiele, Białystok, Suwałki i wiele, wiele innych miast. Myślę, że cała mapa Polski, można tak powiedzieć. Dziękuję za rozmowę i w takim razie zapraszamy na koncerty. Zapraszam na koncerty, życzę wszystkiego dobrego i miłego odbioru. Pozdrawiam. Omijamy świat bez okien, świat zastanych, jednakowych dni. To najdalsze bywa blisko, jak przydrożny kwiat. To najwyższe lata nisko, jak przed burzą ptak. Odchodzimy gdzieś, gdy się w sercach rodzą cisze, nasze smutki wiatr kołysze. Tak się rodzi pieśń. To najdalsze bywa blisko, jak przydrożny kwiat. To najwyższe lata nisko, jak przed burzą ptak. To najprostsze bywa trudne, dalej, 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 dalej.